Nazywam się Grażyna Bryk, reprezentuję klub Idź Pod Prąd Olsztyn, prywatnie chrześcijanka. Witam Panią Małgosię Bem. Witam serdecznie. Pani Małgosia jest z Olsztyna, jest mamą pracującą, jest mamą studiującą, trójka dzieci, najstarszy syn Robert, 27 lat i młodsze dzieci Krzyś i Ola, 14 i 12 lat. Tak. I jeszcze Pani Małgosia, uprawiająca sporty, udzielająca się bardzo, ucząca też sportu. Nawet ostatnio miała epizod z naszym Radiem Olsztyn. Zainteresowali się Panią Małgosią, więc mamy przed sobą bardzo dzielną osobę. Dlaczego my tu się dzisiaj spotykamy? Bo to nie ze względu na sport. Nie. Jest temat naszej rozmowy znacznie głębszy, życiowy. I Pani Małgosia jakoś tak zaczęła mówić o filmie Boże Ciało, a złożyło się też, że w innym może terminie, ale też ten film oglądałam. Film jest bardzo głęboki, bardzo przejmujący, oparty na faktach i porusza tematy, wzbudza emocje, tak, i porusza tematy małej miejscowości, tamtejszej lokalnej ludności. Większość z nich, prawie wszyscy, są parafianami jednego kościoła. Jest tam prawdziwy ksiądz, fałszywy ksiądz, powiedzmy taki, który po prostu sutannę przywdział i, tak, i jego tam tak stara się naśladować, tak, wcielić się w rolę księdza. Tak jest. I tutaj jeszcze mamy w tym filmie taką tajemnicę miejscowych parafian, która łączy ich w bólu i wielkiej trosce. No i rozmawiając o tym filmie, doszliśmy do wniosku, że to wcale nie o tym bólu tam przede wszystkim jest mowa. Co najbardziej Panią uderzyło, Pani Małgosiu? Bo ja już wiem, ale nasi widzowie pewnie się zastanawiają. Tak, tak. Właśnie tutaj jest bardzo fajnie pokazane i to mnie też porusza, bo też takie spostrzeżenia miałam właśnie, obserwując, co się dzieje dzisiaj w kościele. Nie jednym kościele, tylko w wielu. Że właśnie taka chciwość, hipokryzja występuje i zakłamanie straszne. A, bo tak, bo jakbyśmy o filmie mówiły, to tam mamy księdza prawdziwego, gdzie wszyscy wiedzą, że jest pijakiem, a jednocześnie tak, gospodyni co powiedziała? Tak, powiem, ale on nie pije. Na przykład. Nie, pomimo, że wszyscy to widzą, wszyscy to wiedzą, to nikt nie dopuszcza do po prostu do myśli takiej, że coś jest nie tak, tak. Że tutaj tej osobie wolno wszystko, bo jest na takim stanowisku. Tak, 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 bo tam rozmawiałyśmy o właśnie tej sutannie, którą kiedy pokazuje miejscowej parafiance, nawet może ateistce, tej dziewczynie, głównej gospodyni, głównej bohaterki, córce, to cóż się dzieje? Ona od razu staje na baczność. Ona natychmiast taki respekt wzbudza sam strój. Tak. I od razu zupełnie inne podejście jest do człowieka. Tak, tak. I wtedy już jakby tutaj Pani mówiła, tej prawdy się nie poszukuje, tylko jest ten respekt i on kolejne jakieś działania powódza, nakręca. No i tutaj mówiąc o tym filmie, ku mojemu zaskoczeniu dowiedziałam się, że kilka lat temu, nawet ile to lat temu, odeszła Pani od Kościoła katolickiego wraz z dziećmi. Tak, tak. Ostatnie te działania to były ile lat temu, jeśli chodzi o młodsze dzieci? O młodsze dzieci to zaraz po komunii, jak moje dzieciaki były u pierwszej komunii świętej, to było
To też ze 4 lata temu. 4 lata. No bo tutaj też kwestia jest taka, że to nie była decyzja ad hoc i bardzo szybko Nie, podjęta, to nie to był było jakoś proces. tak na gorąco i że tam jakoś tak, to było tak, do tego trzeba było dojrzeć latami Tak. do takiej decyzji. To może I to nie zacznę. oznacza też wcale, że to jest odwrócenie się od Boga, od wiary. Nie, to nie o to chodzi. To nie jest takie, że Właśnie, tam to powiedzmy o całkowity tym. bunt, tylko po Tak. prostu od instytucji. Od instytucji, która no, nie spełnia moich jakichś tam oczekiwań żadnych. A no właśnie, to może od najstarszego syna zacznijmy, Tak, bo tak. on przeszedł dosyć długą Długą drogę. drogę, chociaż też się buntował już pod koniec. No bo... Do bierzmowania, od chrztu do bierzmowania. I właśnie podczas tego bierzmowania już był jego taki, on nie chciał, on nie chodził, a ja chodziłam, dziurę w brzuchu wierciłam. Tym bardziej urodziła się wtedy właśnie najmłodsza córka i tak ja go jeszcze tak motywowałam w ten sposób, żeby on nie chciał, nie chciał. Ja mówię, a jak ona będzie miała swoje dzieci albo będzie ślub brała i będzie Czyli chciała, bardzo żebyś był długofalowo. świadkiem albo chrzestnym, to mówi, nie będziesz mógł, bo nie masz bierzmowania. Aha, czyli tak z rozpędu te sakramenty wydawały się tak ważne, Takie, tak, że że to trzeba, to po trzeba. prostu, no tak, ja byłam tak wychowywana, że u nas w domu, no ja to zawsze wszędzie widziałam, w rodzinie, Tak. wśród znajomych i myślałam, że tak, no po prostu musi być. No ale wróćmy do tej komunii i potem nawet pamiętam, wspominała Pani, że najstarszy syn Robert był Tak, ministrantem. zaraz po komunii przyszedł któregoś dnia z mszy i mówił właśnie, że został ministrantem, więc ja taka Czyli był dumna, dumny. ja tak samo biegałam do tego kościółka i w pierwszej ławce i tak patrzyłam na niego taki, tak, taka duma mnie rozpierała i któregoś dnia on wraca właśnie do domu i mówi, że chodził z księdzem, z tą Przejęty. pateną, tak, że do komunii, jak ksiądz komunię podawał i żeby tam pomagać. A ten ksiądz coś do niego powiedział. On nie za bardzo zrozumiał co, a on do niego mówi drugi raz, won gówniarzu. Ja taka zdenerwowana, pobiegłam tam do zakrystii, chciałam rozmówić się z tym księdzem. No dobrze, że go nie było, bo w nerwach może bym coś przykrego powiedziała. Był jakiś inny ksiądz, mówi, że żeby po prostu się trzymał młodszy księży, ale on już tak też się zraził, mocno się zraził i natychmiast przestał być ministrantem, a potem już z wiekiem tak się buntował coraz bardziej. Tak, już mu tam niekoniecznie pasowało to, co się działo. Tak. No, ale jednak te sakramenty przeszedł i czas był na następne dwoje dzieci. Tak. Bo ja jeszcze nie opowiadam o tych epizodach po drodze w domu czy gdziekolwiek. Mówimy stricte tylko o dzieciach. I co tutaj? I tutaj też właśnie było, że oni, a to właśnie nie pamiętam, czy to Robert się uczył do komunii, czy dzieciaki te młodsze. Kiedyś było przykazanie, piąte z pięciu przykazań kościelnych, że w czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać. A tutaj ja słyszę, że dzieci się nauczyły i mówią, że nie ma tego przykazania, nie, w ogóle nie słyszę tego przykazania, ale słyszę, że w sprawach materialnych Kościołowi dopomagać. I Aha. właśnie w ramach tego przykazania ksiądz na którymś tam zebraniu mówi, no w ramach tego to my tutaj zbieramy na drzwi do kościoła, prosimy o wpłatę tyle i tyle. No tak, kościele i dusza piekła nie ma. I znowu ten tak, cios i tutaj taki. Już bunt, bo ja wiem, że ja nie byłam w tym czasie w najlepszej sytuacji materialnej. Mi w domu wiele brakowało, czasami jedzenia nawet brakowało. No i mam iść te drzwi do kościoła. Ale to jeszcze jak Pani wspomina o tych żywnościowych sprawach, to też tak, Pani się też była zwróciła taka o pomoc sytuacja, nawet. Właśnie byłam w bardzo ciężkiej sytuacji, bo no, była taki moment był bardzo trudny w moim życiu. I ktoś mi podpowiedział chyba, z siostrą udałyśmy się do kościoła. A jeszcze pamiętam właśnie jak dzieci, zanim to wszystko nastąpiło, szłam dzieci, żeby zapisać się tam, zarejestrować do chrztu. No to byłyśmy Ale to witane. Wracamy do chrztu jeszcze, bo teraz już te żywnościowe, tak, to tak. A już to właśnie później. to było Czy to tak o taki podobny czas? Podobny, A, to był okej, podobny dobrze. czas. Dobrze.
jak chciałam ochrzcić dzieciaki, to byliśmy przywitani z otwartymi rękami, bo wiązało się to z tym, że zapłacę. A następnie za rok, może pół roku, była właśnie taka sytuacja i ktoś podpowiedział, no, że tam jakieś są żywnościowe dary, coś takiego, że można się zwrócić, że oni coś tam mają, więc poszłam z siostrą i chodziła jakaś taka zakonnica, ja nie wiem, czy to był jakiś wyznaczony dzień na te wydawanie paczek, czy nie wiem. W każdym razie tą zakonnicę zaczepiłyśmy, że my w takiej sprawie, ona coś tam, a co wy tutaj szukacie, czego wy tu chcecie, idźcie stąd, ja nie wiem, ludzie to nie rozumieją. Tak na nas nakrzyczała, poczułyśmy tak upokorzone, że naprawdę bardzo, bardzo źle się poczułyśmy z tym wszystkim, że tutaj, kiedy była szansa z ich strony na uzyskanie pieniędzy, no to i owszem, proszę bardzo, a jak z prośbą, jak w potrzebie, to już... Tak, no bo to są takie bolesne sprawy, jak jeszcze tu sobie nawet odnotowałam, że o tym księdzu, który wcześniej gdzieś tam pogonił syna, jednocześnie tak. Sam, był jak w tym filmie, był pijakiem, miał kobietę. On właśnie tak, miał kobietę, która mieszka w naszym bloku, w klatce obok i nieraz tam dar się pod, po prostu nie chciał go wpuścić, był tak pijany, że nie chciał go wpuścić. No tak by wpuścił, ale... tak. A on się tam wydzielał, no i wszyscy to widzą i każdy takie przyzwolenie jakieś jest, że nikt nic nie robi. No tak, i teraz to się wszystko dzieje. Jeszcze w międzyczasie podejmujecie też księży po kolędzie. Tak. I jak tutaj sprawy się miały? Czy pani wspomagała Kościół, czy Kościół panią, właśnie, czy w ogóle nie było tematu? Kiedy należałam do parafii katedry, to nigdy tam, nie wiem jak jest w tej chwili, ale nigdy tam nie przyjmowali pieniędzy po kolędzie. Zawsze ksiądz mówił, że jeżeli mamy wolę jakiejś wpłaty, jakiegoś datku, to proszę przynieść do kościoła. Tam są skarbonki, nawet nie musimy księdzu, ale nigdy nawet na siłę wciskali ludzie czasami, bo taki już na to, że księdzu trzeba dać. Tam nigdy nie przyjmowała taka zasada. No przyszedł, porozmawiał ksiądz i tyle. Tak. Później się przeprowadziłam i zmieniła się parafia. Przychodzili z innego kościoła. No i przyszedł ten ksiądz z ministrantem. Ministrant z taką puszeczką. Ksiądz wszedł i tylko widzę, tak on się rozgląda. A ja wówczas właśnie tak, trójka dzieci na utrzymaniu, ja sama. A ten ksiądz szuka, no widzę, że szuka koperty, przecież nie jestem jakaś ciemna, szuka koperty, no nic nie widzi, to ja tak się, coś tam się rozglądam, a on jak ja tak się odwróciłam, tego ministranta za rękę i tą puszką tak mi przed nos, tak zabrzęczała, ja popatrzyłam, no nic dalej nie reaguje, idź tam poczekaj na mnie, mówi, wygonił tego ministranta na korytarz, pół minuty i po kolędzie. Po kolędzie, bo to nie było rozmowy, nie było jakiegoś takiego, tylko chlapnął tam szybko i poszedł do widzenia. Dlatego tak mnie to też zraziło, bo no mi się wydawało do tej pory, że kolenda to na czym innym polega. Tak, jak nie i wszystko. I później też z koleżanką rozmawiałam, to ona też mówiła właśnie, że dopytywał ksiądz, a ta pani to tam na emeryturce to powinna sypnąć groszem, to... Czyli bez takiego zażenowania nawet. Tak, tak, po prostu jawnie i nie boją się, że... Chodzą po pieniądze. Zwyczajnie po pieniądze. No tak, i teraz jednak ta tradycja, to wszystko, co wkoło widzimy, no presja ludzi, no w ogóle podziwiam panią, bo pani decyzję podjęła takie niepopularne w Polsce. Skąd pani czerpie siłę? Ja widzę, że to po prostu problemy to nie, znaczy problemy, jakiekolwiek kłopoty, jakie występują mi naprzeciw, to nie uważam, że to problem, tylko wyzwanie i staram się jak najbardziej podołać, bo takie usiąść, poddać się, nic to nie da. Czyli a trzeba jakoś walczyć dla tych dzieci, dla jakiegoś lepszego. Czyli nie przeszkadza, że ludzie coś powiedzą, no jak w tym filmie? Tak, tak. Bo to ja muszę te rzeczy przeżyć i nikt mi tu nie pomoże, nikt mi tu nie ułatwi, tak. Tylko po prostu my musimy sobie radzić sami. Tak. Chyba stąd. Tak.
No i właśnie już ostatecznie analizowała Pani przez te wiele lat i zauważyła też, co się dzieje na lekcjach religii, Tak, zanim dzieci jeszcze przychodziły, młodsze Panie. właśnie opowiadały, co tam, że tu jest bardzo mocno takie polityczne kwestie poruszane są, które nie powinny na religii być w ogóle. U maluchów. Tak, ja zawsze wrażliwości jakieś uczę do zwierząt, do ludzi, do w ogóle do świata, jakiegoś takiego uczucia i No a jeszcze gdyby to było połączone z Bogiem, miłością ale oczywiście to Bożą. by było piękne, tak? Tak. A tutaj dzieciaki przychodzą, na przykład syn przyszedł i była taka sytuacja była kiedyś, to bardzo głośno o tym było, że jechał tir pełen kurczaków, że one tam były bardzo długo przewożone, bez picia, bez jedzenia i bardzo wiele, bo tam, czy nie wszystkie może nawet, że bardzo wiele w każdym razie pozdychało tych kurczaków. Dzieciaki się I przejęły. a pani katechetka powiedziała, że ale co, czy to w ogóle co za problem? Zwierzęta nie mają duszy, możemy z nimi robić, co chcemy. I tak mnie to też właśnie zabolało i takie, Kolejne to nie to, zagadnienie, tak, to że nie to, co możemy ja sobie czynić chciałam. Poza poddanymi, tym, ale nie męczyć te ale nie w ten zwierzęta i nie w ten sposób, tak, jakoś sposób. humanitarnie, owszem, Tak, tak. ale nie tak, żeby tam krzywdę robić. I też właśnie rozmowy były na zebraniach z rodzicami, kiedy już ja taką decyzję podjęłam, już wypisałam dzieci z religii, to też właśnie wiele osób pytało, że coś się dzieje nie tak na tej religii. I ja mówię, że moje dziecko nie chodzi. No i właśnie było pytanie, czy ja jestem wierząca. Mówię, że owszem, że tak, że to nie jest tak, że my odeszliśmy całkowicie, się odwróciliśmy od Boga. Że tutaj nadal, tylko po prostu ta instytucja, jak ja wchodzę do kościoła na jakieś tam te spotkania przed komunią i patrzę, ktoś coś zostawił na ławce. Podchodzę bliżej, patrzę na drugiej, też coś jest. I co druga ławka była karteczka z numerem konta. I prosimy o wpłaty. W zasadzie za pieniądze można wszystko, Można wszystko. bo są rozwody, które otrzymujemy, jak odpowiednio zapłacimy, ale tutaj jeszcze inną historię, Pani Małgosiu, Tak, Pani przypominam sobie przypomniała właśnie, sobie. jak mam koleżankę, która w podstawówce od zawsze była ateistką, dlatego że no, tam rodzice, milicja wtedy i takich tych, że no, Mundurówka trzeba raczej. było być ateistą. No więc ona była niewierząca, nigdy na religię nie chodziła, ale później ślub brała i przed tym ślubem wszystkie trzy sakramenty załatwiła w jeden dzień. Także Można. można, zapłacone zostało, tylko że też Kościołowi się bardziej opłaca to wszystko rozłożyć w czasie, Bo to dlatego są jeszcze że lepsze wtedy tak, bo pieniądze. jednorazowo no, da się jakąś tam sumę, prawda, a jak to się rozłoży na trzy, no to głupio dać tam te 100 zł, powiedzmy. No tak, bo I słyszałam, zawsze. że komunia też ma jakieś powtórki po Tak, roku, komunia, później jest a jakieś kiedyś tego tam nie było. rocznica komunii. Tak. No Także to jest wszystko to rozłożone później w zatrważające. czasie. No to I w rzeczywiście. kasie. I w kasie. O czym się Pani dowiedziała, kiedy teraz dzieci przygotowują się do bierzmowania? Tak, właśnie jak ja już Bo to mnie wypisałam już poraziło, jak dzieci. mi Pani Tak, wspomniała. wypisałam już dzieci z tej religii. I od szóstej klasy zaczynają katecheci przygotowywać do bierzmowania, czyli przez 3 lata. To trwa ten proces 3 lata. Nie tam, że ostatni rok, że w roku, w którym mają przyjąć ten sakrament, Tak. to jest wtedy jakieś tam, no coś tam się zaczyna, że jakiś co tydzień do kościoła podpisać karteczkę, co piątek na jakiś różaniec, na roradę o 6 rano. Dużo No tych. ale tak, ale pomimo tego wszystkiego, to tak, trzeba było 3 razy w roku są wyjazdy z kościołem dzieci i tak, jeden jest jakiś weekendowy z rodzicami i dwa, a jeden na pewno jest taki, że dzieci wyjeżdżały bez telefonów i bez rodziców. I Po bez kontaktu. tak, bez kontaktu zupełnie z rodzicami, a po obejrzeniu tych filmów, Już teraz, po tak, kilku latach.
To jeszcze się. Nie odważyłabym się na to, żeby puścić. I to jest każdego roku. To jest trzy Ja też nie wiedziałam o wyjazdy. tym wcześniej. No właśnie. I trzy wyjazdy takie w ciągu roku. Nie odważyłabym się, żeby dziecko wysłać No tak, z tak. Za kościoła dużo już wiemy w tej chwili. Bez kogoś z dorosłych, kogoś świeckiego i bez Tak, telefonu. tak. Bo no, Pani Małgosiu, ja to Panią w myślach nazwałam mamą lwicą, bo analizując, wyciągając wnioski, jednocześnie myśląc o swoich dzieciach, troszcząc się o nie, podjęła Pani taką trudną decyzję, ale w zanadrzu wciąż jest to poszukiwanie Boga. No bo jak Pani pięknie powiedziała, że no przecież Bóg istnieje. Więc tego nigdy Pani nie zakwestionowała i to jest nie, piękne, absolutnie. no bo przecież nie instytucja stanowi Tak, to właśnie tak, najważniejsze. obserwacja księży, ich zachowania takiego naprawdę rubasznego i które nie przystoi księdzu. I jak oni właśnie w tych filmach nawet, jak widać, jak oni to wszystko zamiatają pod dywan. Znowu ta hipokryzja. Takie tak. To jest naprawdę bardzo smutne. No i tak już podsumowywałyśmy, bo my troszeczkę, nie ukrywam, przed naszym programem jeszcze jakby grupowałyśmy te nasze myśli, a tutaj mnie Pani po prostu już tak zszokowała wiedzą. Zapytała mnie Pani, czy ja o tym słyszałam. No, no nie, co się okazało? Będziemy tu mówić teraz o temacie w zasadzie pomijanym, ale wszyscy go mamy gdzieś tam z tyłu głowy, o pogrzebie. To już teraz się działo, niedawno, tak? Tak, niedawno, to takie ostateczne niedawno, bo przez wiele lat też obserwowałam właśnie takie pogrzeby, gdzie ksiądz natychmiast żąda zapłaty, jak się idzie tam zamawiać czy coś, to no co łaska, ale nie mniej niż powiedzmy jakaś tam suma. Następnie wychodzi i żąda samochodu, żąda jakiegoś dobrego miejsca. To tak wszystko takie właśnie nieprzyjemne. No a ostatnio, jakieś półtora roku temu, byłam na pogrzebie koleżanki syna, który zginął razem z dziadkiem swoim. Tak, tragedia wielka. Tak, zginęli w wypadku. I tam, no żeby nie to, że, ja po prostu przez wzgląd na tą koleżankę, ona była była w takim szoku, że pewnie nie słyszała tych słów księdza, ale my stojąc tak troszeczkę z dystansu, jak słyszeliśmy, jak takie było obwinianie w tej wypowiedzi księdza o całej tej sytuacji, było takie obwinianie, że szybkość, że nadmierne jakieś tam, no po prostu cały czas było takie na nich. Czyli co mówił o tej rodzinie, że co? Nic dobrego, a że co, że... Że tu pogoń za nie wiadomo czym. Że jakaś taka, tak? Pewnie tak, że pogoń, że prędkość, że nierozważność. A później z kolei wypowiadała się dziewczyna z klasy tego chłopaka. Czyli tu poraziło to, że nie było tej empatii, nie było w ogóle, nie było współczucia rodzinie, tylko ganienie jakby tej ganienie, rodziny, gdzie Pani mi zdradziła, nieprzyjemne. Że ta rodzina ciężko całe życie pracowała na to, czego się dorobiła. Że to bardzo porządna rodzina, którą znała Pani od wielu lat, tak, od i dlatego to Panią tak zabolało. No a tuż dla porównania. A później też słyszałam wypowiedź na cmentarzu już Pani z tego zakładu pogrzebowego. I świecka Pani. Świecka osoba i tak pięknie mówiła, tak ciepło, tak i do ludzi, i do tych zmarłych, naprawdę bardzo pięknie. Powiedziałam, po tym pogrzebie przyszłam do domu. No powiedziałam właśnie, dzieciom, co Pani powiedziała, bo to po prostu... Żeby nie wiem co, to nie życzę sobie księdza na moim pogrzebie. Żeby sobie te pieniądze wzięli na jakiś obiad, bo tam wiele może nie będzie, na jakąś wycieczkę, żeby pojechali czy coś, ale absolutnie nie. Nie chcę, choćby nie wiem jaki nacisk był, bo mi to nie jest potrzebne. I to jest temat, który w zasadzie jest i drastycznym, i niesamowitym. Bo często, jeśli już ludzie nie myślą o tych sakramentach po drodze, to pogrzeb musi być z księdzem, tak? I sobie inaczej tego nie wyobrażają, bo co ludzie powiedzą. Nawet często może, jak
nie do końca ktoś chce, więc dlatego pani pewnie tak z naciskiem dzieciom powiedziała, tak, że nie chce, tak, to bo i tak mu wiedziałam, że sprawią. będę ich straszyć po nocach. I ma nie być już. Tak, no to są, to już powiem, że tutaj ta decyzja to pewnie nawet dzieci zdziwiła. Czy już się przyzwyczaiły do mamy lwicy i odważnej chyba tak, kobiety? Chyba i oni tak właśnie, tak się już troszeczkę, bo my bardzo dużo rozmawiamy na te wszystkie tematy. To nie są jakieś takie i śmierci, i w ogóle i takie różne światopoglądowe. Tak, bardzo dużo kontakt. Rozmawiamy i, no, i tak się wspieramy w swoich jakichś tam spostrzeżeniach. Tak, tak. To tutaj, żeby nie kończyć takim smutnym tematem, ale jednak wszystkich nas dotyczącym pogrzebem, to też możemy powiedzieć, którędy do nieba, dla przeciwwagi. No i tutaj zachęcę do takich przynajmniej dwóch filmów, kiedy wejdziemy na YouTube. To taki program jest, Którędy do nieba. Jeden tytuł tego programu to Czy Polacy przeżyją bez sakramentu? No bo to mówimy tutaj, cały czas się przewija. Każdy się tego boi. I następne jeszcze, czy dobrzy ludzie idą do nieba? Bo tu wspomina pani o tej dobroci, że to jest najważniejsze. A czy najważniejsze? Poszukajmy, znajdziemy, zgłębiajmy, znajdźmy sami. No bo jak pani porusza, że rozmawiacie, analizujecie, chce pani jak najlepiej dla dzieci, no to myślę, że to też warto byłoby zobaczyć, bo mówiąc o Bogu, czy wystarczy być dobrym człowiekiem, więc szukajmy odpowiedzi. A ja uważam, że lepiej być właśnie dobrym człowiekiem, swoim przykładem i swoim zachowaniem, pokazać, że jest się dobrym, niż takim właśnie, co codziennie biega do kościółka, bo wiele też takich widzę. Czyli mówi pani o prawdziwej wierze i prawdziwym sercu dla Boga. Tak. Oczywiście i swoim postępowaniem to wszystko pokazać. No dobrze, a gdzie szukać te prawdy? No bo przede wszystkim pani mówi rozmowy, czyli dzieci znajdują budowę, bazę swojego bycia, swoich zachowań, jak pani mówi, w domu. Tak, tak. Przede wszystkim. W domu przede wszystkim. Rodzic, a ja swoje jakieś tam spostrzeżenia też mogę podeprzeć Biblią, bo to jest podstawa no, wielu religii, wielu w ogóle jakichś tam. Początek wszystkiego. Początek wszystkiego to jest taki fundament niezbity przez wiele lat. Tam się znajdzie każdą prawdę. Odpowiedź na każde pytanie i tak, tak. O wszystkim, w zasadzie o wszystkich jakichś tam dotyczących i to przez tyle czasu, bo to no, na przykład no, można by powiedzieć, że no teraz, a ona jest zawsze aktualna. No najbardziej poczytna książka, księga na świecie. Na świecie, tak, i od lat. Szczególnie no, Nowy Testament, Nowe Przymierze z Panem Jezusem. I tam znajdziemy wszystkie odpowiedzi. Tak, tak, to prawda. To prawda, potwierdzam to. Tak jak już wspomniałam. Wsparcie i można się właśnie troszeczkę tak podbudować, jak jest źle. Tak. No tam są, tak, tam jest wszystko, bo tam można i psalmy są przecież takimi modlitwami. Czy przypowieści Salomona, na których wszystkie laickie wierszyki powstały i wszystkie mądrości, tak, które sobie przesyłamy. Od Biblii, ja też pamiętam, że na polskim mieliśmy takie jeszcze w liceum, że właśnie ile sztuki na podstawie Biblii, ile dzieł sztuki takich i pisanych, i malowanych, i jakichś tam tworzonych różnych dzieł właśnie na podstawie Biblii. Tak, teraz chcę się to gdzieś tam mówi o świecie ateistycznym, zupełnie wyrzucić. Tak, zupełnie. Tak. No to takie bardzo optymistyczne, ale jeszcze jedno pytanie. Jak pani sądzi, jak zachęcić dzieci, czy pani, czy dzieci w takich domach, gdzie nie ma tak głębokich rozmów, do właśnie czytania tę Biblię, czy wyciągania jakieś wnioski, czy co możemy zrobić? No ja już wspomniałam, że jest doba internetu i można wszystko znaleźć. Tylko przez rozmowę jeden z drugim, tak jak się jakoś delikatnie, tak, no bo tu wiadomo, nic na siłę. Na siłę nic nie zrobimy, ale jeden przykład, drugi i ktoś się zainteresuje, zacznie szukać. Tak.
czy to prawda, czy sprawdzać tak, mam takie, sobie coś ten takiego, kod tak, takiego poszukiwania sprawiedliwości. Pewnie. Tak. I zobaczysz, że coś tak, no, naprawdę coś w tym jest. Czyli tu mamy optymizm. Oczywiście. Bo o to nam chodziło, żeby właśnie nie zrażać się, poszukiwać, ale dlaczego mówimy o Biblii? Bo ludzie młodzi często jak wyjdą z kościoła, czy w ogóle w nim nie są, to zanim dotrą do prawdziwego Boga, do chrześcijaństwa, to błądzą. Tak, a my tak. troszeczkę podpowiadamy, bo przejdą i na buddyzm, i na islamy. Różne tak, są tak, będą takie możliwości, błądzić. Że młodzi szukają. Troszeczkę szukają. Chcemy nawet bardzo ustrzec od tego, ale może, bo może szkoda. Taka kropelka szkoda będzie czasu, naszego udziału. Szkoda życia. Pewnie, jak można prościej. Tak. No to jeszcze chciałaby Pani coś może dorzucić na koniec naszej rozmowy. Pani, chyba mi się wydaje wszystko. Wyczerpałyśmy tak. Temat na dzień dzisiejszy. Na dzisiaj po prostu. Tak, na tak, dzisiaj. Bo to się nasuwa z każdą rozmową, prawda? Tak, naszą, coś tak, tam zawsze tak. nowego się nasunie. I wyciągamy wnioski kolejne. Także dziękuję serdecznie Pani Małgosiu. I mam nadzieję do przyszłych jakichś rozmów i wniosków jeszcze Panią namówię. Jasne. Dziękuję Państwu dziękuję bardzo. Do usłyszenia.